Panie Krzysztofie, proszę powiedzieć, jak wyglądał, będzie tutaj rajd baja w Szczecinie teraz. Jak rajd będzie wyglądał, to nie wiem. Mam nadzieję, że będzie czysto przez nas przejechany. Na pierwszym odcinku troszkę żeśmy się pogubili z Jomarkiem, w jednym miejscu cofałem, ale tempo było dobre, szybko jechaliśmy. Także myślę, że na tą chwilę nie jest źle, aczkolwiek można sporo rzeczy poprawić, bo tak jest zawsze w motorsporcie. Dlatego chcemy jutro, po długim odcinku specjalnym, w zasadzie wszystko będziemy mogli powiedzieć. Jutro będzie tak naprawdę prawdziwy dzień. To był prolog, to było coś miłego dla kibiców. Przygotowanie jednocześnie, tak? No, do tego też sprawdzenie samochodu. Takiego... Samochód miał wypadek na Węgrzech, to znaczy my mieliśmy w nim, to znaczy ja go na drzewo wpakowałem, prawdę mówiąc, i w tej chwili no, też się zastanawiamy się, czy coś jeszcze w tym aucie nie wyjdzie, ale na tą chwilę nic się nie dzieje, samochód jedzie, wszystko jest okej. Czyli co, jest pan przygotowany w 100% na jutrzejszy tutaj wyścig? No pewnie, nie mam żadnych problemów. No marzyłbym, żeby jednak nie padało, bo ciągle jeszcze z oponami, którymi dysponujemy, no nie jesteśmy w stanie dobrze jechać po błocie, także musimy być czujni bardzo na błotnych kawałkach, ale już jest coraz więcej szutru, piasku, także się dobrze jedzie. A trasa jak? Jak trasa wygląda? Na pewno pan patrzył, jak wygląda ta trasa jutrzejsza. Trudno mi powiedzieć, patrząc po tym odcinku, jeżeli inny zawiniciel, że to jest reprezentacyjne dla rajdu, będzie okej, okay, będziemy jechać. A jak się jeździ w Szczecinie? Mówi pan o mieście? O mieście, ogólnie. Dużo korków, musicie popracować nad tym, żeby ich było mniej. Ale lubię Szczecin. Dla mnie to zawsze takie miejsce trochę magiczne, gdzie ludzie są bardzo życzliwi. No przynajmniej ja tak to odbieram. A jakim samochodem pan będzie ścigał się teraz? Powiedzieć nam, bo nie każdy tutaj czytelnik wie. W tym rajdzie Nissanem Navarą. Samochód jest z overdrive'u. Jest to chyba najlepszy Nissan na świecie, mogę śmiało powiedzieć, bo jest świetny. Mamy teraz super silnik, który testujemy. Ale to już jeden z ostatnich moich rajdów tym samochodem, bo następny rajd Maroko i później Dakar, już jedziemy węgiel.